Generalnie zaczęło się to wszystko tak, że przyszedł do nas członek Aktywnego Szydłowca, to jest stowarzyszenie, z propozycją, żeby właśnie coś takiego powstało, bo obok w Skarżysku regularnie są organizowane tego typu imprezy. I powiedział, że fajnie jakby właśnie w Szydłowcu na zamku też się coś takiego pojawiło. No co my przytaknęliśmy, skontaktowaliśmy się z panem Michałem, który właśnie te wszystkie gry nam tutaj przywiózł. I tak to się zaczęło właśnie. Pierwsza edycja, która była miesiąc temu przyjęta, była bardzo dobrze i mieliśmy mnóstwo chętnych osób i bardzo, bardzo było szerokie zainteresowanie. Kolejna alternatywa, jak można spędzić wolny czas, wychodząc właśnie z domu, nie siedząc w tych czterech ścianach, otworzyć się, poznać nowych ludzi, bo można sobie właśnie przyjść, poznać kogoś, dosiąść się, pograć. Nie trzeba znać się na tych planszówkach, bo mamy tutaj człowieka, który to wszystko tłumaczy, także można przyjść totalnie zielonym i wyjść wzbogaconym właśnie o doświadczenie w jakichś rozgrywkach. Trzy piątki. I dalej już nie rzucamy. Michał Pajek, kuferek z planszówkami. On był kiedyś animatorem kultury i amatorem właśnie też gier planszowych. Zajmuje się organizacją tego typu wydarzeń. Organizuje też konkursy, turnieje. Ale nie tylko właśnie w Szydłowcu, w Starachowicach, w Kielcach. To jest bardziej świętokrzyskie niż tutaj Mazowsze, ale za to, że jesteśmy blisko, to właśnie korzystamy z tego dobrodziejstwa. Na tą chwilę mamy taki plan, żeby to zrobić w trzeci piątek miesiąca, co miesiąc. Także można sobie dodać do kalendarza i przychodzić. Organizujemy spotkania klubów gier planszowych w całym województwie świętokrzyskim prawie, a także w Szydłowcu, ponieważ mamy do Was całkiem blisko, więc do Was również postanowiliśmy przyjeżdżać. I polega to na tym, że raz w miesiącu na takim popołudniu spotykamy się przez kilka godzin, gramy w różne gry. Najlepiej przyjść z kimś znajomym, żeby mieć pewność, że macie z kimś zagrać, bo czasami uda się dołączyć do jakichś graczy, ale jak są zaczęte rozgrywki, to nie jest to zawsze gwarantowane, więc najlepiej wpaść z jakąś ekipą, przynajmniej z jedną osobą i wtedy jak nawet nie wiecie w co zagrać, to można zapytać mnie, ja wtedy zobaczę ile was jest, w jakim jesteście wieku i doradzę odpowiednią grę, wytłumaczę zasady, a warto wiedzieć, że gramy aż do 22:00, co nie znaczy, że trzeba być przez całe spotkanie, można przyjść na godzinę, na dwie, na trzy, można przyjść na całe 6 godzin, zależy jak wam pasuje, jakie macie oczekiwania, przede wszystkim dopasowujecie do siebie i gry również, które tutaj widzicie, jest ich dużo, jest ich jeszcze więcej poza kadrem, jest to szwedzki stół i każdy znajdzie coś dla siebie w kuferku z planszówkami. Planszówki się zmieniły, to już nie jest to co kiedyś, to nie jest tylko Scrabble, Jenga, Chińczyk, tylko dużo, 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 dużo więcej innych gier, gry strategiczne, gry towarzyskie, gry zręcznościowe, morze gier i warto się z nimi powoli zapoznawać, bo jest to fenomen dzisiejszych czasów. Jednym słowem, ciekawsze od komputera. Dużo ciekawsze i integruje z drugim człowiekiem, a komputer robi coś odwrotnego. Więc zachęcam do grania w planszówki na rzecz gier komputerowych, by tych grać mniej.